Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Dzisiaj wielu polityków w ramach dbania o swój nieskazitelny wizerunek, gdybyśmy zadali im pytanie, czy zrobili w przeszłości coś nielegalnego, to natychmiast zaczęliby się wypierać, że nie, nie, nic z tych rzeczy. Ale gdybyśmy to samo pytanie zadali kilku czołowym politykom z pierwszej połowy XX wieku, to niewykluczone, że odparliby z dumą, tak? A o co chodzi? I w sumie nie ma się co dziwić, bo w 1908 roku kilkunastu naszych, jakby to pewnie Rosjanie określili, terrorystów napadło na rosyjski pociąg wiozący grube miliony, a wśród tej ekipy było kilka przyszłych politycznych szych. Tylko po co im były te pieniądze? Jak mało brakło, żeby zaliczyli straszną wtopę i jak sterroryzować kilkadziesiąt osób paczką śledzi? O tym już teraz w historii bez cenzury. Powiedzmy sobie jasno, opisywanie początków polskiego ruchu socjalistycznego, tworzenie się partii w tych partiach, frakcji, podziały, fuzje, różnice w poglądach. To jest prosta droga do alkoholizmu. To też ten temat omówimy sobie kiedyś, ale raczej nie wcześniej niż przed zbiorowym wszyciem sobie Esperalu. Zresztą w ogóle to nas dzisiaj najmniej powinno obchodzić. To też przeskoczmy sobie do roku 1906, kiedy najważniejszą organizacją socjalistyczną, walczącą z caratem przy pomocy siły była organizacja bojowa PPS-u, na czele której stał Józef Piłsudski. Józef i jego ekipa nie próżnowali. We wspomnianym już 1906 roku przeprowadzić mieli ponad 1200 akcji, ale to nie były tylko ataki na carskich funkcjonariuszy, żeby pokazać, że nikt tutaj Rosji nie chce. To były również napady na przykład na urzędy pocztowe, żeby nakraść hajsu. A po co te pieniądze były? Na przykład na utrzymanie bojówkarzy, którzy z racji tego, że często byli poszukiwani przez służby, to nie mogli legalnie pracować. Co tam pracować często? Nie mogli wręcz pojawiać się w ogóle na mieście. Ale poza tym trzeba też było za coś kupować broń, elementy do bomb, czasem dać łapówkę. Ale Piłsudski miał w planach jeszcze jeden poważny, naprawdę poważny wydatek, w związku z czym na przełomie tej. 1907 i 1908 roku zaplanował akcję stulecia napad na pociąg, a nie bo na bank. Taki był pierwotny plan Józefa Piłsudskiego na zdobycie przynajmniej 300 tysięcy rubli, czyli w przeliczeniu na dzisiejsze jakichś 4 milionów dolarów. Przy czym, z racji tego, że jak już wiecie, zbrojne ramię PPS-u nie próżnowało i przeprowadziło naprawdę wiele akcji, to służby były już strasznie wyczulone. Akcja na terenie Królestwa Polskiego raczej odpadała, bo po prostu byłyby małe szanse na to, że się uda. W związku z czym Piłsudski udał się na przeszpiegi do. Kijowa. Udało się tam zresztą w towarzystwie Aleksandry Szczerbińskiej i właśnie wtedy zaczęło między nimi iskrzyć. Ale ten początek związku to był w zasadzie jedyny plus całego tego wypadu. Czemu? Bo okazało się, że o dziwo Upatrzony bank w Kijowie jest bardzo dobrze chroniony, a poza tym żaden z ludzi piłsudskiego nie był kasiarzem, to też akcja miała praktycznie zerowe szanse powodzenia. I z jednej strony to trochę dziwne, że trzeba się było aż do Kijowa telepać, żeby zdać sobie z tego wszystkiego sprawę, ale z drugiej naprawdę fajnie ze strony Józefa, że nie forsował tego pomysłu na siłę, tylko stwierdzili z towarzyszami, że zamiast na bank lepiej będzie napaść na pociąg, w którym będzie wagon pocztowy, a w nim hajs. Z podatków. Oczywiście taki pociąg też będzie chroniony, no ale na pewno nie tak dobrze jak cały bank. Napad na pociąg na terytorium Królestwa Polskiego też raczej odpadał, ale to nic, bo było lepsze miejsce okolice Wilna, gdzie jechały pociągi z hajsem z warszawskich urzędów, który tam był przepakowywany i puszczany kolejnym transportem do Petersburga. Akcja miała się odbyć na stacji w Bezdanach 20 km od Wilna. Pewnym zaskoczeniem dla współpracowników było to, że Józef Piłsudski chciał osobiście wziąć udział w akcji, mimo że nie miał doświadczenia w tego typu operacjach, jednak nie chciał słyszeć odmowy. Oczywiście kluczową rolę odegrał również w planowaniu, ale bardzo chętnie jeździł na rozpoznanie terenu, choć za to odpowiedzialny był również Aleksander Prystor. Bardzo ważną rolę w ekipie miał też odegrać Walery Sławek. Wtedy na granicy depresji, po ranach, po bombie i po stracie ukochanej, ale Piłsudski wiedział, że ten gość jest niesamowicie ambitny, tylko trzeba mu dać szansę i miał rację. Swoją drogą wyciągnięcie wtedy ręki do Walery Sławka okazało się prawie tak skuteczne jak terapia. Obserwacja trwała w najlepsze. Dzięki niej ekipa wiedziała, że skoro największa ochrona pociągu jest we wtorki i soboty, no to największy łup będzie można zgarnąć właśnie w te dni. Jednocześnie trwało organizowanie środków transportu, którymi ekipa się po akcji zawinie, ale również oczywiście kupowanie broni, w tym dynamitu. Ten kupiono w Sosnowcu od jednego z górniczych kierowników. Dobra, to teraz musimy się zapoznać z planem, jak miała przebiegać akcja. Z dwóch powodów musimy to zrobić. Po pierwsze, żeby wiedzieć, no to akcja miała mieć miejsce w nocy, bo pociąg zajeżdżał na stację o 23. To też po zniszczeniu oświetlenia element zaskoczenia był po stronie PPS-owców, którzy na miejsce mieli dotrzeć w trzech grupach. Pierwsza, dowodzona przez Tomasza Alciszewskiego, miała podbiec do zwalniającego pociągu i przy pomocy bomb wyeliminować przeszkodę w postaci wagonu ochrony. Chwilę później grupa dowodzona przez Piłsudskiego miała się już zająć rabowaniem wagonu. Pocztowego z Hajsu, a trzecia grupa, której dowodzić miał Walery Sławek, była odpowiedzialna za zabezpieczenie akcji, odcięcie łączności i zadbanie o to, żeby podróżujący tym pociągiem cywile nie zaczęli odwalać jakichś nieprzewidzianych akcji. W sumie całkiem ciekawe jest to, że ta ostatnia grupa na miejsce akcji miała dotrzeć właśnie tym pociągiem, który planowano obrabować. Brzmi to może śmiesznie, ale wcale nie było takie głupie, bo gdyby zorientowali się w międzyczasie, że są jakieś komplikacje, na przykład dużo większa ochrona, to mieli zatrzymać pociąg hamulcem ręcznym 1,5 km przed stacją, w ten sposób odwołując całą akcję. No dobra, to teraz przejdźmy do drugiego powodu, czemu warto się było zapoznać z planami tej akcji. Bo teraz w pełni zdacie sobie sprawę z tego, ile elementów się spierdzieliło. Był 19 września 1908. Pociągowa ekipa Sławka już na dzień dobry wyruszyła w pomniejszonym składzie, bo jeden z członków ekipy, idąc na stację Poczuł, że chyba jest śledzony, więc nie udał się na miejsce zbiórki, żeby w razie czego nie wsypać kolegów i zupełnie spoko reakcja. Można wręcz stwierdzić, że bardzo profesjonalna, natomiast nie można profesjonalizmem nazwać tego, co odstawił Zygmunt Jasiński, który w czasie już podróży na jednej ze stacji stwierdził, że a wyskoczę sobie na chwilę, bo mi się czekolady zachciało. No, i pociąg w międzyczasie odjechał i już było dwóch mniej, ale Walery Sławek nie planował odwoływać akcji i wydawał stopniowo pozostałym kolegom broń w pociągowym kiblu. Tymczasem ekipa arciszewskiego najpierw miała sporą obsuwę, bo dłużej im zeszło z ładowaniem broni niż to sobie założyli, a później jak się spieszyli, to ich bryczka wypierniczyła się na nierównej drodze i musieli iść z buta przez las. Gdzie się zgubili? Na jakiś czas. Ha! Nawet się zrymowało, tymczasem sprawdźmy, co z Piłsudskim się działo. Skończ drewniak, bo zaraz się zrobi drugi odcinek rymowany. Józef i jego kamraci też przez jakiś czas błądzili po lesie i koniec końców obie ekipy spotkały się na miejscu jakieś 15 minut przed przyjazdem pociągu. To było zbyt mało czasu, żeby się rozlokować. Więc Józef stwierdził, że nie, 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 trzeba odwołać akcję i przeprowadzić ją w innym, dogodniejszym terminie. Był jednak problem. Nie dało się za bardzo poinformować o tym Walerego Sławka i jego ekipy. Tyle dobrego, że oni też dali ciała, bo wyskoczyli z pociągu, żeby zabezpieczyć akcję o stację za wcześnie. Czekali na wybuchy bomb, ale nic się nie działo. Więc dopiero po chwili zorientowali się, że ha, chyba chyba nie ta stacja. Więc jak pociąg zaczął ruszać ponownie, to wskoczyli do niego, żeby powtórzyć manewr już na dobrej stacji, ale wtedy wsiadł do nich Arciszewski i powiedział, że akcja odwołana. To jednak nadal nie koniec, bo chyba tylko cudem nikt w Wilnie nie zainteresował się bandą ubłoconych młodzieńców walących do drzwi mieszkania, w którym mieli się ukryć po akcji, ale akurat nie było właścicielki. Generalnie niby w topa, ale plan sam w sobie nie był spalony, więc postanowiono go po prostu powtórzyć w innym terminie, wprowadzając trochę poprawek i zmyłek. Na przykład, że nasi podczas akcji będą krzyczeć po rosyjsku i w jidysz, żeby w ten sposób utrudnić śledczym dojście do tego, kto podpierniczył pieniądze. Ale do podpierniczenia pieniędzy to jeszcze była długa droga. Napad 2.0 zaplanowano na 26 września 1908 roku i znowu się co nieco popierniczyło. W ekipie Arciszewskiego znowu wywaliła się bryczka ze sprzętem i trzeba było zbierać broń po ciemku. A w dodatku jeden z członków ekipy zbił przypadkiem butelkę z amoniakiem, jaką miał pod ubraniem i się srogo poparzył. A no i się znowu zgubili w lesie na jakiś czas, ale na to to akurat wzięli poprawkę. Po prostu wyruszyli wcześniej, mieli więcej czasu, w związku z tym nie było. Było to aż tak kluczowe. W końcu na miejscu spotkali się z ekipą Piłsudskiego. Na stacji początkowo było względnie spokojnie. Pociąg, co wtedy nikogo nie dziwiło, zaczął na nią wjeżdżać punktualnie i wtedy PPS-owcy ruszyli. Ekipa odpowiedzialna za wyeliminowanie ochrony zaczęła biec wzdłuż odpowiedniego wagonu i szybko udało się unieszkodliwić żandarma, który zorientował się, co się dzieje. Przez wybitą szybę wrzucono dwie bomby, które. Nie wybuchły? No, nie, już bez przesady. Limit pecha był wyczerpany na jakiś czas. Wybuchły obie i zrobiły robotę. Okej, okay, nie zabiło może wszystkich carskich ochroniarzy, ale jeden nie żył, trzech się poddało, a reszta uciekła w las. Ten problem mieli z głowy. Teraz trzeba było opanować panikę, która wybuchła ekspresowo wśród podróżnych. Ludzie myśleli, że to jakieś pospolite bandziory i zaczęli spierniczać z wagonów, ale nasi krzykami zapewniali, że nie stanie im się krzywda, jeżeli tylko posłusznie skierują się do poczekalni w budynku stacji. Tylko posłusznie, bo jak nie to niech sami spojrzą. No i faktycznie ludzie patrzyli, robili wytrzeszczoczu i pokornieli. Czemu? Bo jeden z PPS-owców wyraźnie pokazywał nie tylko rewolwer, ale też zawiniątko, które miało być bombą, której w razie czego nie zawaha się użyć. No a jako, że mało kto ma ochotę na straszną śmierć w eksplozji, no to ludzie faktycznie zaczęli się kierować do poczekali, nie mając pojęcia, że ta bomba to tak naprawdę były śledzie zawinięte w papier. No ale. Przerażeni ludzie raczej nie przyglądali się temu dokładnie, już nie wspominając o wąchaniu. Stacja, na której poczekalni udawali się sterroryzowani śledziami ludzie, też już była opanowana przez PPS-owców i to było bardzo, bardzo ważne, bo błyskawicznie odcięto łączność telegraficzną i telefoniczną. Trochę przeciwko temu protestował obecny na miejscu dyżurny urzędnik pocztowy, ale kazano mu spadać. Dosłownie. Wyrzucono go przez okno. A poza tym zamknięto też semafory, żeby opóźnić kolejne pociągi, i odcięto oświetlenie. Wszystko po to, żeby ekipa Józefa Piłsudskiego mogła przy świetle latarek obrobić wagon pocztowy. Przy świetle latarek, bo lepsze lampy, jakie ze sobą zabrali, nie działały. Nie było jednak czasu na martwienie się takimi pierdołami. Dużo gorsze było to, że okazało się, że te pieniądze przewożone są w takich skrzyneczkach, kasetkach, trzeba to było otwierać, to zajmowało czas. Mało tego okazało się też, że część z tych pieniędzy jest specjalnie uszkodzona, bo to miała być kasa niebawem wycofana z obiegu. To też trzeba było bardzo uważać, co się bierze. trzeba było pracować w skupieniu, a o skupienie było naprawdę ciężko. Tym bardziej, że w pewnym momencie Józef i jego towarzysze usłyszeli takie głośne do! To ich poparzony amoniakiem kolega przy pomocy ładunku wybuchowego rozpieprzył drzwi do wagonu towarowego, bo coś mu podpowiadało, że coś tam jeszcze może być i miał rację, znalazł tam kasę pancerną, którą też bardzo szybko otworzył. Czyli był tam jednak jakiś kasiarz? Nie, też użył dynamitu, ale bardzo dobrze zrobił, bo okazało się, że w kasie pancernej jest nie lada łup. Papiery wartościowe i złote monety. No było co ładować do worów przez całą noc, ale oni nie mieli całej nocy. Już przed semaforem stał kolejny pociąg. Zaraz miał dojechać jeszcze jeden, a w nim... Podróżni to tam półbidy, ale niewykluczone, że jacyś funkcjonariusze, więc nie było co ryzykować. Józef Piłsudski zarządził odwrót ekipy, tym razem podzielonej na dwie części. Ekipa, która ruszyła łodziami rzeką Wilią, też w pewnym momencie się podzieliła na dwie ekipy. Jedni wysiedli w Wilnie, a inni dopiero za Kownem. Ta druga ekipa zakopała broń i pociągiem zawinęła się do Rygi. Takie rozproszenie miało nie tylko zmylić pościg, ale też sprawić, że w razie wpadki no to wpadnie tylko jedna część ekipy razem z jej częścią łupu, a pozostali jakoś tam dadzą radę. Zresztą ci, którzy zostali w Wilnie też Mieli się przenieść po pewnym czasie w inne miejsce, ale tutaj już tak łatwo nie poszło. Przy próbie wyjazdu z miasta Jana Fiałkowskiego, jednego z naszych, aresztowały rosyjskie służby. Jeszcze do tego wrócimy, ale teraz zerknijmy, co u Józefa i jego ekipy. Yy, w porządku! Nie, 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 nie ma się co rozgadywać. Proszę kontynuować. A nie, 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 nie panie Józefie, nie będziemy tutaj pomijać tego wstydliwego epizodu, bo. Oni wycofywali się lasem, kiedy gdzieś padł jakiś strzał i Józef totalnie spanikował. Ruszył przed siebie wozem, zostawiając za sobą pozostałych towarzyszy. Ale ci w końcu dotarli do osady, gdzie czekała na nich żona jednego z zamachowców z jedzeniem i świeżymi ciuchami. Tam też dołączył do nich Arciszewski, który podczas ucieczki pierdyknął w coś cymbałem i stracił przytomność, a jak się ocknął, to był sam. Jednak jako, że miał za sobą część łupu, to po prostu zapłacił jakiemuś chłopu żeby go podwiózł, a chłop postanowił nie dociekać, kim jest człowiek, który w środku nocy kręci się po okolicy z worem hajsu. Tak czy inaczej stamtąd ekipa znowu ruszyła w różne miejsca. Część ruszyła do Sosnowca, a część na spotkanie z Piłsudskim w Kijowie, więc jak widzicie naprawdę rozproszyli się z rozmachem. Część pieniędzy po drodze zakopano, ale w końcu zaczęły one razem z członkami ekipy spływać do Krakowa, gdzie pieniądze podliczono, i okazało się, że nie udało się osiągnąć tego planu minimum, czyli 300 tysięcy rubli, ale udało się ukraść dwie trzecie tego, więc umówmy się, i tak całkiem wpytę. Swoją drogą Rosjanie mieli raportować o. 500 tysiącach, więc niewykluczone, że po wycofaniu się PPS-owców z niezabezpieczonego wagonu lokalsi albo ci ludzie z poczekalni postanowili jeszcze co nieco dla siebie uszczknąć. Tak czy inaczej, Rosjanie byli wściekli, chcieli się zemścić i niestety mieli punkt zaczepienia. Był nim ten złapany w Wilnie Fijałkowski, który niestety nie wytrzymał tortur i zaczął sypać towarzyszy. I wtedy okazało się, że udziału w akcji nie brało około 40 zamachowców, jak twierdzili świadkowie, tylko 17 osób. Tak czy inaczej, pętla zaczęła się zaciskać, i ostatecznie złapano i skazano 5 osób osób, w tym trzy, na karę śmierci. Te wyroki śmierci ostatecznie zamieniono na wieloletnią zsyłkę. Ale tyle dobrego, że całej tej piątce w ogóle anulowano wyroki po upadku caratu. A jak trwał proces, to Piłsudski, którego nie było wśród tych pięciu skazanych, już wydawał pieniądze zgodnie z planem. No właśnie, na co był ten hajs? Przede wszystkim zrabowane pieniądze miały posłużyć do utworzenia w Galicji oddziałów strzeleckich, które za jakiś czas wezmą udział w walkach o Polską niepodległość. Jak zapewne wiecie, tak właśnie się stało, ale bez tych ogromnych pieniędzy zapewne nie udałoby się wyszkolić tysięcy żołnierzy, którzy w kolejnych latach mieli odegrać bardzo, bardzo ważną rolę. Również w latach, jak naczelnikiem był już Józef Piłsudski, którego propaganda kreowała na niemal geniusza, który najpierw opracował plan bez wad, a później przeprowadził bez najmniejszej wtopy napad stulecia. O wpadkach propaganda nie wspominała, ale tak to już jest ze zwycięzcami w polityce. Zresztą nie tylko Piłsudski z tej siedemnastki zrobił nie lada karierę polityczną, bo w tej ekipie było aż czterech przyszłych premierów. Poza Józefem był jeszcze Tomasz Arciszewski, Walery Sławek i Aleksander Prystor i to chyba jedyni nasi politycy, którzy później mogli w rozmowach z rodakami otwarcie stwierdzić aha tak, nakradłem pieniędzy z podatków i jestem z tego dumny. Czterech przyszłych premierów i ich towarzysze bezdyskusyjnie Rosjanom tym napadem narobili kłopotów finansowych, pewnie też, ale głównie wizerunkowych. Natomiast dzisiaj wcale nie trzeba napadać na pociąg, żeby kogoś okraść albo ośmieszyć. Wystarczy jeden niezabezpieczony mail, z którego ogarnięty haker wykradnie nasze dane i już będzie ich mógł użyć, żeby wziąć na nas kredyt albo nas w jakiś sposób szantażować. Bardzo nieprzyjemne sytuacje, na szczęście można się przed nimi zabezpieczyć. W opisie naszego filmu znajdziecie link do strony NordVPN, gdzie możecie z potężną zniżką kupić... Pakiet, który zabezpieczy Wasze dane przed podwędzeniem, a jeszcze z naszym kodem, dostaniecie dodatkowo ekstra gratis, więc naprawdę się opłaca. NordVPN zabezpiecza Wasze dane przed kradzieżą nawet na sześciu urządzeniach, nie robi sobie przerw i dodatkowo umożliwia oglądanie treści, które nie są dostępne u nas, a dostępne są na przykład na Litwie, gdzie i tu taka ciekawostka w mieście Jurborg znajduje się Kościół Świętej Trójcy. A w jakim stylu zapytacie? A ja wam na to, że w neogotyckim. No. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu, wbijajcie więc śmiało, polecamy wam NordVPN bardzo mocno i widzimy się niedługo.